Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Znamy bardzo dobrze ten początek Ewangelii według świętego Jana. To ewangeliczne przesłanie wyrażające największą tajemnicę wiary chrześcijańskiej, tajemnicę wcielonego Słowa. Wydaje się, że dzisiaj zostało pozbawione entuzjazmu, stało się czymś oczywistym, czymś ciągle powtarzanym. Podobnie jak różne świadectwa wiary, które wydaje się, że już były słyszane. Tymczasem Ewangelia to jest dobra nowina, radosna nowina, oczekiwane orędzie. Ewangelia dla ludzi wierzących, szukających Boga jest czymś więcej. Ona zawsze będzie przedmiotem ogromnej nadziei, bowiem Ewangelia to jest dobra nowina o zbawieniu. To Słowo wcielone było widziane, było słyszane, dotykano je. Dlatego jest ono dla ludzi wierzących, dla ludzi szukających Boga, przedmiotem ogromnej nadziei. Jezus Chrystus Słowo zawsze przemieniał w czyn. I największym wyrazem tego jest krzyż. To na krzyżu Chrystus dał dar siebie. To krzyż jest ostatnim słowem wypowiedzianym przez Jezusa, ostatnim słowem wypowiedzianym dla dobra wszystkich, dla dobra wszystkich ludzi. W okresie Bożego Narodzenia warto spojrzeć na krzyż. Warto zatrzymać się przy krzyżu i pochylić się nad tajemnicą wcielonego Słowa, która właśnie swój sens, najgłębszy sens ma właśnie w krzyżu. W krzyżu, który jest ostatnim słowem. Ostatnim słowem wypowiedzianym dla dobra wszystkich. I dzisiaj właśnie już w drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu, w tym okresie Bożego Narodzenia, warto nad tym się zatrzymać, warto nad tym się zastanowić, właśnie nad tą wielką tajemnicą wcielonego Słowa. I do tej refleksji serdecznie zachęcam.